Ej, czyli widzieliśmy was w kolejnym odcinku z Uncharted 1. Kontynuujemy od miejsca, w którym skończyliśmy, czyli od miejsca tutaj, od tego miejsca, co było po katastrofie. Ogólnie jesteśmy w rozdziale czwartym, który nazywa się Katastrofa, więc tak, zrobiłem sobie małą pauzę. I wracajmy sobie. I tak jak mówiłem, jak będziecie wbijać tyle łapek, ile ja będę mówił, to odcinki będą jeden po drugim się wrzucać, bo ja będę nagrywał na zapas. Więc lepiej łapkować tak samo, jak było raz z Dirty Bomb na moim kanale. Wbiliście tyle łapek, ile ja was prosiłem, i odcinek od razu za chwilę się pojawił. Więc jak lubicie serię, to się chyba opłaca tak robić. No i idźmy. Okej. Co tutaj się trzeba? Tam na górę trzeba jakoś się chyba dostać, pamiętam. No. Dobra. Musiałem mieć sobie krople do nosa, więc takie inne jeszcze. Się wysikać. Jeszcze raz musiałem. No i wracamy. Tutaj tego momentu w grze nie rozgrywałem, tylko mój kolega tutaj grał. Akurat mnie nie było w pokoju, bo ja coś do jedzenia nam robiłem. O 3 w nocy. Więc nie wiem, co tutaj będzie się tak naprawdę działo dokładnie. A tu, tutaj się chyba strzela, no. O ty! Ty małpo! Dobra, jest! Snajper! Dobra. Pani broń nie mają? Mają. Słyszałem. Dobra. No by ten odcinek może być tak samo długi jak ostatni. Szmato, ty kurde. Gaz, granatę wreszcie mamy. To dobrze. Tutaj kurde trzeba od granatów uciekać. Na przykład w trzeciej części jest licznik na granacie. Znaczy taki jest pasek pokazany. I jak się uda ci dobrze na pasek trafić, to on odrzuca ten granat. To fajne jest, powiem wam, że się przydaje, bo nie masz granatu, do ciebie rzuca, to szybko możesz ten granat odrzucić i zabić tych wrogów, co byli. Dobra. No wiem, wiem. Oh fuck this shit. Oh, trafiłem w beczkę. Dobra. Tu mój kolega chyba dotąd grał, pamiętam. Puch, jak go odwaliło. I am so lucky every time, nigga. Szybko, żebyśmy zaraz nie zginęli. Dobra. Ja mówię, czemu mi na tym nie pokazało, gdzie granat jest. Okej, powiem wam, że pistolet jest mocniejszy niż AK. Bo widzicie, pistolet zabije go. Jeszcze jeden strzał? Albo przywalę mu. Bum. O ty szmato czarno. Zabija 3 strzałami, a na przykład taki AK zabija, no shoot to kill, zabija, widziałem typa tu na prawo, zabija jakimiś 5, może i więcej strzałami, no to
Powiem wam, że się opłaca bardziej pistoletem. Juch. O kurwa, no! Ty przed ganem. Uch. O mój Boże. Jestem blisko śmierci. Dobra. Zapomniałem, że to będzie typ z shotgunem. Dobra. Kill him down. A nie take him down. Kto jak woli. Widzę. Ach. Patrzcie, ja mam wy... Mam więcej o jednego headshota. Nie, czy tam wrogów zabitych niż mój znajomy. No wiecie, gram drugi raz już. Wezmę sobie, teraz będę próbował zdobyć osiągnięcie, żeby zabić jak najwięcej wrogów z shotguna. Dobra. Więc jak ja tych dźwięków nie lubię czasem. To tak czasem one jakby ci mówiły, że zaraz coś się będzie złego na przykład działo. Ja tak przynajmniej mam zawsze. No ty. Arabska dziewico. Noż ty. Nie odzywaj się do mnie nad Drake. Dobra. Granat. Dawaj! Szmato. Du-du-du-du. Really, nigga? Boom! Boom! O, ty kurde, tak? Boom! Kurde! O, ty kurde! Arabie, ty! Zaraz zdechnę. Dobra. Dobra. Na razie weźmiemy AK, dopóki nie ma żadnych shotgun. Shotguny tylko mają ci twardsi. O, robię ty! Suma zastrzelonych wrogów. Całkiem niezła, powiem wam. O Jezu. Boom! Nut shot, suko. I'm not here. You didn't saw me. You blind motherfucker. To już leży, że cię nie trafię, jak będziesz wyskakiwał. Bo co, bo jesteś czarny. Kurde. Juch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nigga, opodi... To było takie, ja byli fucking fly normalnie. Dobra. Okej, okay, udało się. Zbierajmy sobie trochę ammo. Trzeba wejść teraz na górę. Więc... Drake! Ciszej. Obudzisz zaraz. Demony. Dobra. Okej. Okay. Idźmy. Idźmy, bo przecież nie jedziemy autem.
Nie lecimy samolotem i nic innego. Więc. No kurde. Och, kurwa! Co to ty? Jako, że mnie zre... Że ty powiedziałeś, że jestem tu, dostałeś pierwszą kulkę z shotguna! No ty szmato. Kolejny typ z shotgunem. Dobra. Każdy tu akacza ma, no ale ja chcę tego osiągnięcie mieć. Dobra, pozbierajmy sobie przynajmniej ammo do małego pistoleta. Pistoletu. Pistoleciku. Nie wiem na to. Cheery. No. Bardzo. Uii. Ach, no tak. I forget about this. Och ty, Arabie. Dobra. No to pewno te części się ułamują. Czasem to wkurza, a czasem nie. Znaczy ogólnie nie, ale za pierwszym razem jak gracie, to może was wkurzać. A, no tak, nagrywam kolejny odcinek. I nawet nie wiem, czy chcecie grać na tym next-genowym filtrze, czy nie. Mój Boże, Drake. Od razu spadać chcesz, nie? Patrzcie, co za Araby, od razu do mnie strzelają. Nawet nie zdążyłem wejść. Dobra, teraz trzeba ich z krawędzi zabić. Jego znaczy. Dobra. Dobra. Przepraszam, sorki. To samo, ale... Mniejsza z tym. Dobra. Czemu ja zawsze powtarzam dobra? Tak zawsze się nad tym zastanawiam. Jaki fig? Normalnie. Profesjonalnie pewnie się uczyli figołki robić, żeby jak ich zabiją, to żeby od razu figła walili. Żeby to wyglądało bardzo świetnie, zajebiście. Tutaj trzeba każdą rzecz, która leży obok siebie, podnosić jedno ten. Na przykład w drugiej części jest tak samo, a w trzeciej już jak leży obok siebie na przykład broń razem z granatem, to od razu łapie broń z granatem, on nie. Dobra. Ach, tutaj trzeba. No. Okej. Okay. No, nasz samolot. No to oczywiście wrogowie. Nego. One, two, three, boom. How's that feel, nigga? Okej. Okay. Nie wiem czemu ja tam strzelałem w ogóle. Myślałem, że tam beczka leży. Zaraz powiecie, Max, co ty strzelasz, gdzie tam nikogo nie ma. Tak, wiem, myślałem, że to tylko beczka. O Jezus. Te takie przeszkody, czy no, nie wiem, murki, mogą oni rozwalać granatami chyba jedynie. Ktoś tam jakby, jak się strzela dużo w nie, coś takiego.
Mam dwa naboje w shotgunie. O mój Boże, akurat dwóch idzie. Juch! Bro. Jak tego broń poleciała? 1520 milionów kilometrów w górę. Aż bursztyny wyjebało. Nie tu? Nie tu. Uiii. No wchodź. Nathan? Chodźmy na górę. I zobaczmy, co tam jest. Sprawdzałem, czy się dobrze wszystko nagrywa. Fuck this shit, I'm out. Coś, ty myślałem, że Juanita. Myślę, że już tam dzisiaj w tym odcinku dojdziemy, tam skończymy, nawet co tam będzie. I teraz wrogowie idą. No bo ja zrozumiałem, że on powiedział, co za karty tarota. Znowu mam tylko dwa naboje. Wygrywasz pierwszy strzał z shotguna. Kto chce drugi, to chce drugi. Jeszcze oferta limitowana. O, idzie kolejny z shotgunem. Wygrywasz kolejny strzał z shotguna, proszę pana. Pan wygrywa strzał z pistoletu. Ja biorę ammo i spieprzam się chować. Kto chce kolejny strzał shotguna? Pan wygrywa tym razem. Widzę, że pan chce dwa razy wygrać, więc wygrał pan. To po prostu wróżbita macie, pan powinien to powiedzieć. Tak to już jest, ludzie. Więcej wrogów nie ma, nie ma. Dobra. Zbierzmy kilka naboi do pistoleciku. Nie. Co? No tak. O mój Boże, idzie kolejny z shotgunem chyba. Proszę pana, widzę, że pan... Nie, to jest normalny pan. O, panie! Dobra. Mój czarny Jezusie. Panie, ja potrzebuję shotgunów! Ostatnio nie miałem dostawy naboi do shotgunów. BOO! Stay down, nigga. Boom. Wiecie, jak tak ludzie mówią, że o, czarni tu tak lubią arbuzy, nie? Tutaj tak ostatnio, jak co tych dwóch murzynów z Gambii tam było, tak chciałem się ich spytać. Czy to prawda, że tak lubią strasznie arbuzy? Ale nie chciałem ryzykować. Bo to takie trochę, to by było strasznie rasistowskie. Tak się spytać, no ale... Mam dwóch już czarnych kolegów, jednego z Afryki też. Jego mama jest z Gambii, a on jest ogólnie... Jego mama jest z Gambii, jego ojciec jest biały. Czy on się urodził w Hamburgu. I on mówi, że lubi arbuza. Ale mówi, bo arbuz jest dobry. I ten drugi, jego ojciec jest z Madagaskaru. I matka, nie wiem, chyba Niemka, czy tam też z Madagaskaru, nie wiem. I też mówi, że strasznie lubi arbuza, bo jest smaczny. No to kurde, nie wiem. W ogóle ten jeden, ten co z Madagaskaru, się nazywa Cedric. A na drugim ma Morris. Tak się ostatnio śmiałem, ej Morris, a gdzie ten, a gdzie Mort i Król Julian? To mówi, lepiej się do mnie nie odzywa. Ja mówię, czemu? Morris, uspokój się. Wyjebał mu w tył czaszki. Fuck! Pan wygrywa dzisiaj shotguna! To jest ten, jak to się nazywa.
Dobra, kolejny typ z shotgunem. Tamten ma granatnik. Uważać trzeba na te pułapki. O mój czarny Jezusie! Black Jesus! Chroń mnie! Daj mi moc chicken nuggetsów. Please. Jak ustali w tej grupce tam. To już powinienem wejść na górę, wziąć granatnik i powinienem ich czterech rozwalić naraz. Ale nie chcę. Masz granata, śmieciu. Dobra, widzicie? To rozwala się. Morris! Morris, pomóc! Morris! Daj arbuza! Kurwa! No, zginę! Kościuszki! Kurde, mol! Daj! Spieprzyłem tą akcję. Ślepo z osłony. Bo tak ciężko tak się zabijać, czy co? Dobra, wiecie co? Nie ma tego granatnika, czy jest? Puh! I za to dostaniecie osiągnięcie, jeżeli takich zabijecie. Pamiętam. Morris? Is that you? Son of a nigga, bitch? Here! Take it, nigga! Morris! Patrzcie na niego teraz. No nie. Patrz! Jezuku! Dobra. Chyba więcej nikt nie przyjdzie. Dobra, idę. O Jezu, Morris! O, ten jest biały i czarnuje. I czarnuje. Współpracuje z czarnochami. Zdrajca rasy. Ratuję, nie jestem rasistowskim człowiekiem, wiecie o tym. Tylko żartowałem. Czarnuchu. Dobra. Trzeba uważać na te linki. Żeby nas nie zabiły zaraz. Fuck this shit I'm out. Najpierw myślałem, że tu będzie jakiś fight taki duży ten, bo takie duże wolne miejsce. Nie. Dobra. Tutaj możesz sobie robić fajnego też screenshota. Ładne miejsce. Nie lubię, jak kamera robi coś takiego czasem. Irytuje mnie to. Nie. Przecież nikt z ciebie nie żartuje, Drake. Nathan? Drake? Forteca. Tu są trzy rozdziały w każdej części, które można skończyć tam w jakimś limitowanym czasie. Ale to jest takie gówno skończyć, to jest tak ciężko, że mi się nie udało żadnego i na pewno jest trudno to zrobić. Bo te poziomy nie są aż takie łatwe za każdym razem. Nawet jak na tym łatwym grałem, to strasznie trudne te poziomy były, bo patrzyłem, co to za poziomy są. I po prostu Morris mi powiedział, żebym tego nie robił. Nie, dziękuj Bogu, Bogu tu... Boga tu nie ma, Bóg nie ma nic z tym wspólnego. Dobra. Och mój Boże! Nathan! Lamusie. Ale to jest Arab, co? I don't fucking know, brother. To jest takie fajne, wiecie, jak czarnoch do was powie, że jesteście jego czarnochem, takie manyg. Naprawdę, wtedy czujecie się jak czarnoch. Tak samo jak ja się czuję, jak do moi czarni koledzy do mnie powiedzą, że jestem ich czarnochem. Po prostu uczucie nie do zapomnienia. Nigga, drop the fucking nigga, fussy is motherfucking bae, nigga, poo. Yo, motherfucker. Kochanie, wróciłem. Dada. BOOM! Pizdo! BOOM, nigga!
chuj. Nie rozumiem ludzi, którzy na przykład mają dzieci i od malutkich ich uczą, że o, czarni są źli, albo coś takiego, tacy rasiści typowi, nie? O, wreszcie zrobiłem coś w niej, już ja chciałem je zdobyć, wcześniej grałem. I moje marzenie się spełniło. Gdzie jest ta ciota? No ty. Dobra. BUM! Kung fu, motherfucker. Dobra. Nie, 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 ja chcę to. Słuchajcie, tam chyba jest tylko znajdźka. No. My musimy iść tam. Tam znajdźka jest, tam na tym dachu. Jak pójdziecie. Ale my nie idziemy tam. Bo my idziemy tu, gdzie idzie zawsze Morris. Czyli do Klopa. Można powiedzieć. BOOM, nigga! BOOM, nigga! Czekajcie. Mam. Oh yeah. Na lekcji sobie zrobiłem. Oh yeah. O nego! Smoke weed every day. Co za tajwańska prostytutka? Boom, suko. Dobra, się nie powiem, kto jest tu martwy. No, szmatowy! No. Dobra, to... Ja chcę z innych broń teraz zabijać, wiem z których. Ogólnie. Bo na przykład osiągnięcie, że tam ileś tam zabić za K to mam. Bo tu łatwo jest, bo tu głównie się za K strzela. Tu łatwo jest zdobyć to osiągnięcie. Dobra. Czy mikro dziewiątki już nie potrzebujemy? Bo już zdobyłem osiągnięcie przed chwilą. Dobra. Co szmatu ty! Gnoju! No. Tak reaguje, jak mnie ktoś wystraszy. No dobra. Nie zawsze. Ale czasem. Tak, u nas w szkole takie coś było, że gość nas uczył samoobrony. Pokazywał nam różne sytuacje, jakie mogły się nam zdarzyć. Śmieszne to było trochę. No ale się nauczyliśmy. I moja koleżanka zawsze, która ze mną siedzi w ławce, chciała, żebym ja z nią był w parze. A obok nas siedzi taka dziewczyna, której nikt nie lubi w klasie. I ja, a za mną siedzi mój ten kolega z Rosji, Nick. I właśnie ja chciałem być z Nikiem, ona mówi: Max, proszę, bądź ze mną, ja nie chcę być z Jasmin. Ja mówię: Anna, nie wkurzaj mnie, ja będę z Nikiem. I ona jak się z nią biła, jak to, wiecie, to trenowała, to specjalnie ją najmocniej biła. Jezus Maria. No ale, mniejsza z tym. My tam z Nikiem typowo mieliśmy ogólnie z tego bekę. I było trzeba zamknąć oczy i z tyłu musiał nas coś za którąś rękę pociągnąć i było trzeba jakoś zareagować, żeby go odepchnąć. I ten gościu nas, za każdym razem jak nam pokazał jakiś nowy trik, to do nas podchodził i nas sprawdzał. I raz, kurde, od tyłu mnie pociągnął za rękę i ja prawie go w twarz trafiłem. Miałem reakcję tego, że prawie go w twarz trafiłem, a nikt do mnie mówi: ty prawie go w twarz trafiłeś. Ja mówię: dobra, cieszę się, że w ogóle go nie trafiłem w twarz, tylko go trafiłem. Tylko, że go trafiłem, wiecie, w barko tutaj tak go trafiłem, że przy twarzy. No ale... Jakbym go trafił w twarz, o Jezu. I jak on zawsze mówił taki, że wiecie, że taki trik, że jakby nos połamać. I tak nie mówił, że wiecie, że
na zakapoty mówił szniki szlaki sznuki nazi i skaputi. I my tak i się każdy z tego śmiał, ja tak tego trochę nie rozumiałem, bo takie dziecinne trochę było. No ale nie wiem, gość miał, nie wiem, 30 ileś lat. Coś takiego. Aha. No. Jej. No ja chciałem to wtedy zrobić, ale mi się trójkąt nie pokazał. Dlatego skoczyłem. O, a teraz kameruję. Upośledzone jest, no. Drake. Halo? Halo? No. Up, down, nigga. Luca, Pinto! Si, Abelini. Pichara, Sekara. Si, Alano! C'è Patan, Buca, Pinto! What the fuck? Altair. Altaira nie ma. Tu rewolwer można sobie wziąć. Oka. I rewolwer. Suko! Z buta wjeżdżał. No kurde. Ja jestem sana ma być. Dobra. I jakbyście chcieli się dowiedzieć, jak ten program, ten co uczy nas samoobrony, się nazywa, to się nazywa Sesista, coś takiego chyba. Musieliśmy o tym wypracowanie potem napisać, co było na tym i takie inne. Nie chciało mi się tego robić, więc nie zrobiłem. My friend with shotgun. No. Dobra, dawaj shotguna, śmieciu gruby. Dobra. Nie wiem, to mamy coś, nie. Tyle skam. Bo zaraz chyba dwóch typów. Ty kurwa, śmieciu. Jezu. Dobra. Idźmy dalej. Typowo. Unikajmy go. No muszę ja wbić na górę przecież. Arabie ty. Z Afryki. Te Arabie z Afryki. No teraz już bym dowalił. Dobra. Mhm. Ty kurwa, robuj ty! Si ojcu! Gnoju. Dobra. O, granatnik tu jest. Muszę wejść na stół, żeby go dopiero złapać. Dobra, weźmiemy, rozwalimy tego typa tam. 1, 2, 3, nigga pussy is motherfucker. Dobra, idziemy znowu po shotguna. Dobra. Dobra, weźmy sobie 9 mm gnata. I idźmy tam. Ale co fajnie. Czasem robię tak, że otoczenie wybucha, coś tam się rozwala. Przydałby się tu polski hydraulik. A Polacy wszystko. O, Polscy normalnie, motherfuckersi, Polacy najlepsi. I tak gość nie mówi po polsku, rozumiem, gdyby tu, tak jak jest w jednym miejscu, on mówi, czy ktoś tu mówi po polsku, to jest takie śmieszne, bo tutaj nie ma akurat polskiego dubbingu, gdzie normalnie jest polski dubbing. Jak jest polski dubbing, to rozumiem, czemu tu nikt nie mówi po polsku, wtedy można to zrozumieć, no ale jak jest tylko po angielsku, to trochę tak głupio brzmi, ktoś tu mówi po polsku, gdzie on i tak nawet nie mówi sam po polsku, tylko mówi po tym angielsku, nie? Jak oni mnie zabili tu? Czemu zadawali mi tyle damage'a? One, two, three, nigga! Dobra. Może nawet jak mieszkacie tu w Niemczech, to może mieliście ten program, ten Sesista u siebie w szkole. Albo powiedzcie mi, czy taki gościu jak się nazywa Osman Cheatir, czy on u was na przykład, jak mieszkacie jedynie w Niemczech, jedynie to jest do moich niemieckich widzów. Czy był ten gościu u was w szkole?
A czy jeździliście na przykład do innej szkoły, żeby by iść na spotkanie, to jest ogólnie ono pracy mówi. I czy na tym byliście? Bo to jest taki komik i ono pracy też mówi, żebyśmy tam jakby swoich marzeń na przyszłość, żebyśmy tego nie zostawiali, bo że to może się z, że to się stanie i tak, żebyśmy nigdy nie odpuszczali i wszystko robili co najlepsze. I ogólnie też fajną historię opowiada o swoim życiu, nie? Sam prawie płacze i takie inne, on ma swojego fanpage'a nawet na Facebooku. I on jeździ po całych Niemczech. Po całych Niemczech, on nawet w telewizji coś tam był. Chyba. I nie wiem, czy on u was też był. Jeżeli mieszkacie w Niemczech, to powiedzcie mi, czy on też u was był, czy on tylko jeździ tutaj. Czy, bo ja nie wiem, czy on jeździ po całych Niemczech, czy on jeździ tylko na przykład w Baden-Württemberg, czyli tu, gdzie ja mieszkam. No i więc, jeżeli byliście coś takiego, to napiszcie mi w komentarzu. Fajnie będzie się dowiedzieć. Dwie krowy z shotgunami. Dzięki, chłopaki. No. Więc na razie skończę gadać. Bo już za dużo gadam. Dobra. Zaraz odcinek będzie miał znowu 40 minut. Zaraz będziemy kończyć. Dobra. Dobra, kurwa, Max, zamknie się. Z tym już dobra. No, nie, nigger. Bateria mocno rozładowana. Typowo. Czekajcie, podłączę ten telefon. Bo mam na nim czas włączony, ile nagrywam. Dobra, tutaj musimy iść. Ja powinienem tak mieć takie tło na YouTube i na górze i napisane dobra. Jezus Maria. Dobra. Kurde! Zapominam się już. Z mnie to samego już kurze, ale i tak się zapominam. I tak to mówię. Dobra, idźmy już tam. Dobra. Kurde! Muszę przestać mówić dobra. Taki, jak ktoś słucha mnie dokładnie, to niech powiedzcie mi ile i policzcie ile razy ja w odcinku mówiłem dobra. To jest kurde. Bo ja kurde gadam te dobra i dobra. Dobra. O mój Boże. Dobra, będę gadał, mówił i tak dobra. Klucz do przyszłości. Wiecie co, możemy skończyć już tutaj odcinek, więc zapiszmy sobie grę, bo już jest 40 minut, więc to by było na tyle w tym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie, o już mam prawie 30% gry, to było na tyle w tym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli się mu się spodobał, to wbijcie 35 łapeczek w górę, mówił dla was Max, pozdrawiam was bardzo serdecznie i...